Panu. Pozdrawiam Was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że mogliśmy się zgromadzić w Jego imieniu. Witam też dzieci. Was Pan błogosławi. Chwała Panu, że tutaj jesteście. Cieszymy się, że Pan darował nam okazję i wierzymy, że przeżyjemy coś dobrego w Bożej obecności. Pan ma przygotowane dla nas błogosławieństwo swoje. Zacznijmy pieśnią. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Wierzymy, że dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Alleluja. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.
czas, ten dzień, który mi dałeś, aby wysławiać Twoje święte imię, bo jesteś tak dobry dla mnie. To jest też Edur. Panie, poświęcić chcę ten czas 557. Panie, poświęcić chcę ten zaspokoi Twą potrzebę. Co za łaska. Chcemy poświęcać nasz czas, naszą siłę dzisiaj, aby uwielbiać naszego Pana. Może powstajmy, teraz będziemy uwielbiać Go. Jeszcze dwoma pieśniami przed modlitwą. Chciałbym też przekazać pozdrowienia. Brat Bogdan prosił, aby przekazać pozdrowienia od brata Krzysztofa Deptuły. Pozdrawia cały zbór, całą społeczność. Także słucha nas, jest pobłogosławiony przez tę społeczność online z nami. Jego Pan również błogosławi. Też może na początek zaznaczę, poproszę, żebyście w momencie, jak dzieci będą występować, nie zajmowali pierwszych trzech ławek. I też ograniczamy, a właściwie eliminujemy fotografowanie. Jedynie brat Leszek, tutaj są też trzy kamery, także myślę, że to będzie zarejestrowane na każdy możliwy sposób i to wystarczy. Będzie potem udostępnione. Także uwielbiamy Pana dalej. Zgromadzamy się dla Ciebie, Panie nasz, by w imieniu Twoim oddać Ojcu chwałę, cześć. Zgromadzamy się na Ciebie, Panie nasz.
uwielbiajmy Pana przez chwilkę. Boże, jak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mogliśmy się zgromadzić tutaj i pragnieniem naszego serca jest, aby oddać Ci chwałę, Ojcze. Panie, pragnę kochać Ciebie coraz mocniej z dnia na dzień, Ojcze. Jesteś moją wspaniałością, jesteś dla mnie wszystkim we wszystkim, Ojcze. Dlatego wszystko, co mam, chcę oddać Tobie, Ojcze, i żyć z Twojej łaski, Ojcze. O Boże, chcemy zgłębiać Twoją miłość, Ojcze, chociaż nie możemy jej zgłębić, Panie, ale chcemy ją zgłębiać, poznawać, wchodzić w nią głębiej, Panie. O Boże, dziękujemy Ci za te cudowne chwile, takie jak ta, kiedy jako święci możemy zgromadzić się i mieć społeczność z Tobą, między sobą, Ojcze, słuchać Twojego słowa, być pod Twoim działaniem, pod Twoim namaszczeniem, namaszczeniem Ducha Świętego, Panie. Niech byś nas zmieniał, formował i kształtował, Ojcze. I powierzamy całą tą chwilę, to nabożeństwo i ten czas pod Twoją kontrolę, Panie, do Twoich rąk. Niech byś wyraził samego siebie, Ojcze. Niech byś pobłogosławił brata Jakuba, kiedy będzie usługiwał, przynosił Twoje słowo, Panie. Niech byś pobłogosławił małe dzieci, kiedy będą występować, Ojcze. O Boże, weź wszystko pod Twoją kontrolę, Panie. Weź cały ten czas i całą tą chwilę, Panie. I wyciśnij z tego chwałę dla siebie, Panie. O Boże, bo nasze serca chcą Ciebie uwielbiać, Panie. Nasze nastawienie jest ogniskowane na to, aby uwielbiać Ciebie, Panie. Aby oddać Ci chwałę, Ojcze. Naszego Boga, naszego oblubieńca, naszego Stworzyciela, naszego Ojca. Dziękuję Ci za to, Ojcze, z głębi mojego serca. Pobłogosław każdą potrzebę pomiędzy nami, każdego brata i siostrę, każdego, kto tutaj przyszedł, każdego, kto będzie oglądał, Panie, każdego, kto połączy się, Ojcze, Panie, wejdzie w tą duchową więź, Ojcze Wszechmogący, z tym, co tutaj będzie przebiegać, Ojcze. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś ponad tym, że Ty jesteś w tym, Ojcze. I niechby Twoje imię było uwielbione z głębi naszych serc za wszystko. Amen. Niech imię Pana będzie uwielbione. Obróćcie się sobie Bożego błogosławieństwa. Poranku. Wy dzieci również możecie życzyć sobie Bożego błogosławieństwa. Co za łaska. Chcemy wszyscy być jak dzieci, stać się jak dzieci. Wiecie, nie w każdym zachowaniu, ale w tej zdolności do przyjmowania czegoś, do uczenia się. Halleluja. Co za łaska. Zaśpiewajmy kolejną pieśń. Radość w Bogu to ogromna siła. Ona mi daje do zwycięstwa moc. Możecie usiąść. Radość Bogu to ogromna siła, F-dur. Radość w Bogu to ogromna siła.
Cieszę się, że mogę tu być. Dzisiaj jest takie specjalne nabożeństwo. Wiesz, że przyszliśmy tutaj. Może przyszliśmy tutaj też po to, żeby popatrzeć na te dzieci. Ale może mam nadzieję, że to nie jest tak, jak gdzieś tam w szkołach czy przedszkolach idziemy po to, żeby zobaczyć, jak dzieci robią na przedstawienie. Ale przyszliśmy zobaczyć, co w tym przedstawieniu będzie ciekawego. I co, jaka wartość w tym jest wewnątrz. Co możemy z tego prawdziwie też uzyskać. Nie tylko popatrzeć, jak te dzieci występują i pocieszyć się z tego, że coś robią dla Pana, że to jest dobre, ale my, kiedy tu jesteśmy, też mamy to na uwadze. Teraz, póki stoimy, mam parę miejsc, które bym chciał przeczytać, i coś krótko się podzielę. Zaczęlibyśmy od trzecia Księga Mojżeszowa, tak? Pierwszy rozdział, drugiego wersetu. Zaczniemy. Zastanawiam się, kto jest dzisiaj bardziej zdenerwowany, czy ja, czy te dzieci. Ale wiesz, że sobie poradzimy. To jest trzecia Księga Mojżeszowa, kapłańska. Pierwszy rozdział, drugiego wersetu. Przemów do synów izraelskich i powiedz im: jeśli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody. Jeśli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy. Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Arona, kapłani, oferują krew i pokropią to tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej, pokroją na części. Synowie Arona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. A następnie synowie Arona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach, które są na ogniu i ołtarzu, wnętrzności zaś jego nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, przyjemną dla Pana. Ta ofiara musiała zostać obmyta. I to z tego fragmentu chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Ta ofiara, pomimo tego, że ten baranek był doskonały, czy w tym wypadku ten cielec, ta ofiara po prostu, ona była doskonała. Ona musiała być doskonała, ale mimo to kapłani ją jeszcze obmyli przed samym złożeniem. I teraz Ewangelia Jana, 13 rozdział. Trzynaście dziesięć. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. I teraz jeszcze do Filipian byśmy przeskoczyli. Pierwszy rozdział Filipian. Dziewiąty werset. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. I czwarty rozdział Filipian, siódmy werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Skłonimy nasze głowy. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za to słowo, które mogliśmy przeczytać, Panie Jezu. Za tą okazję, że możemy tu być, na tym miejscu. Panie Jezu,
I chcemy, wierzę, że każdy z nas chce coś dobrego otrzymać od Ciebie, Panie Jezu. I również ja chcę coś dobrego otrzymać od Ciebie, Panie Jezu. Pozwól, Boże, aby mnie to nie było na tym miejscu. Panie Jezu, abyś to Ty coś dobrego dla nas mówił. Aby tu człowieka nie było, aby tej śmierci tutaj nie było, Panie Jezu. Boże drogi, ale aby tu było coś dobrego od Ciebie. Pobłogosław te kilka słów, Panie Jezu. Cały całe to zgromadzenie, całe to nabożeństwo, Boże, i każdego słuchacza. Boże, prosimy Cię o to, powierzamy się do Twoich rąk, uwielbiamy Cię i wywyższamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. Będę się chciał do tych paru miejsc w międzyczasie gdzieś tam wracać. Taki temat, czy tytuł bardziej tego, o czym będę mówił, to jest ziarenko w trybikach. I z racji tego, że jest tutaj między nami sporo dzieci, jest właściwie cała szkółka, tak? To mam do was na początek małe pytanie. Czy ktoś z was wie, co robicie, jeżeli macie jakąś zabawkę, fajną zabawkę, która tam nie wiem, jeździ i gra i ona przestaje jeździć i przestaje grać. To co robicie? Adaś, co robisz? Co robisz? Ale ona przestała działać. Ktoś z was wie? Jak przestanie działać zabawka? Jakiś pociąg, który do tej pory jeździł fajnie po torach dookoła i pewnego dnia chcecie go uruchomić, on ma tam przycisk do jazdy do przodu, do tyłu i on nie jedzie. Co robicie? Wołacie kogoś starszego, żeby to naprawił. Tak robi mój syn. Mój syn przychodzi do mnie i mówi, tato, no nie działa. Prosta sprawa. I wiecie, no to ktoś z was kiedyś naprawiał taką zabawkę? Na pewno próbowaliście naprawić. Co tam najczęściej? Czemu ta zabawka wtedy nie działa najczęściej? Tak. A co trzeba w niej wymienić? Co trzeba do niej włożyć, żeby ona na nowo zaczęła jeździć? Najczęściej. Baterie. Właśnie. Baterie. Prosta rzecz. Ta zabawka jest sprawna. Ona działa. Ale akurat dzisiaj bym mówiła posłuszeństwa. Tam po prostu trzeba coś do niej podejść, wziąć śrubokręt. Jeśli ktoś starszy, albo jeżeli jesteśmy już na tyle zdolni, bierzemy śrubokręt, odkręcamy tam jakąś śrubkę, wyciągamy stare baterie, albo jeżeli w ogóle ich nie było, wkładamy nowe baterie i co ta zabawka robi? Jedzie, zaczyna działać, prawda? Ona potrzebuje tej energii. Ona potrzebuje tej energii, żeby mogła po tych małych torach sobie jeździć. Wiecie, my też potrzebujemy tej energii. Kiedy jesteśmy tutaj, właśnie możemy te baterie może trochę wymienić. Może możemy je podładować, jeżeli to są akumulatorki. Możemy je po prostu naładować, żeby iść w tej trasie, którą mamy do przejechania, całą tą trasę, którą mamy zaplanowaną po prostu. Jakiś konstruktor, ten konstruktor, kiedy my mamy te zabaweczki, może nie ma wielu lat. Może tam jest 4, 10, 15 lat maksymalnie pewnie. Chociaż ja też układam czasami te tory. I czasem się zastanawiam, kto ma z tego większą frajdę, czy ja, czy mój syn. Więc w sumie ten bieg nie jest może takim ograniczeniem. Ale po prostu potrzebujemy tej energii, żeby przejechać tą zaplanowaną przez tego konstruktora trasę. I to jest w naszym duchowym życiu, wierzę, że to jest ważne. Żebyśmy umieli naładować te baterie, żeby ta energia, ten pokarm, którym my się karmimy, żeby on mógł działać, żeby on mógł wykonywać właściwą pracę. Ta sytuacja naprawdę miała miejsce. Mój syn po prostu przyszedł do mnie z pociągiem. Powiedział, tato, nie działa. No i tato wziął, odkręcił śrubokręt, włożył baterię. Zakręcił to wszystko. Nacisnął ten przycisk. No i ten pociąg, on ma takie fajne światełka z przodu. Zaświecił, jak robi pociąg? Jaki głos wydaje pociąg? Ciuch-ciuch. Właśnie, no i ten pociąg zrobił ciuch-ciuch. I ruszył po prostu, jak się mówi, z kopyta. Ale te kółeczka zrobiły 3 obroty i wszystko się zatrzymało. I tu się pojawił problem. Wszystko jest. Są baterie. Ten pociąg rusza. Po prostu jak nacisnąłem jeszcze raz ten przycisk i ten pociąg, co zrobił? Tak, a jaki wydał odgłos? Zrobił ciuch-ciuch, zaświecił tymi światełkami i po prostu ruszył tych dosłownie centymetr do przodu i znowu się zatrzymał. I mogłem go tak klikać i on zakręcił tymi kółkami, zrobił te wszystkie efekty świetlne, dźwiękowe. To ruszyło po prostu z pełną energią, ale za chwilę się zatrzymało. No to co trzeba zrobić? No to już poważniejszy problem. To już nie tylko bateria i wtedy się
Tato musi trochę czasem mnie zastanowić, jak tu uratować całą sytuację. No to odwróciłem go. Idę pozaglądać. I wiecie, tam są kółeczka. Te kółeczka zbierają cały brud. Po prostu podczas tej trasy. On jeździ, może te trasy są w miarę czyste, ale on gdzieś tam wjedzie na dywan, pozbiera trochę kłaków, jakichś włosów, jakiegoś pyłu. Tam jest, te kółka są naoliwione, więc tam się ten brud się tam przykleja i to wszystko po prostu robi taką maź, że te koła po prostu nie mają, blokują cały ten mechanizm, który jest w środku. I czy tak się dzieje czasem z nami? Kiedy my po prostu ocieramy się o ten świat, kiedy my żyjemy między tym, nie chcę powiedzieć, że w tym świecie, ale między tym światem, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy w szkole, kiedy jesteśmy między znajomymi, kolegami, przyjaciółmi, w jakiejkolwiek sytuacji. Po prostu ten świat wywiera na nas wpływ. Kiedy idziemy drogą, widzimy billboardy, czy kiedy wchodzimy do sklepu, słyszymy jakieś radio, które tam gra i ludzi rozmawiających. W pracy często musimy z kimś współpracować, czy z kolegami z pracy, czy z klientami po prostu. Ten świat wywiera na nas pewien wpływ. Ten świat nas brudzi. I po prostu ten pociąg, pomimo tego, że miał tą energię, to nie był w stanie pokazać pełnego swojego potencjału, bo te kółeczka były brudne. No i to wszystko oczyściłem, powyciągałem te włosy, nacisnąłem ten przycisk start. No i ten pociąg co zrobił? Ruszył. I jaki wydał odgłos? Tak. Ciuch, ciuch. I zaświecił tymi światełkami, ale zrobił tych kilka, trochę z większą energią, ale zrobił tych kilka małych obrotów i znowu się zatrzymał. A to już oznaczało poważniejszy problem. Bo skoro tam wszystko było czyste, te kółeczka tego pojazdu były czyste, a on, ten pociąg, startuje i się zatrzymuje. Startuje i się zatrzymuje. Startuje i się zatrzymuje. I wszystko wygląda dobrze. Kiedy on po prostu kiedy on dostaje tą energię, kiedy ten przycisk puści tą energię do tego silnika, ten silnik po prostu całym impetem rusza do przodu, ale zatrzymuje się na każdej przeszkodzie. Po prostu kiedy to tarcie zaczyna tej trasy, dochodzi do tych kół tego silnika, on się zatrzymuje. I tak czasem jest i w naszym życiu. Kiedy mamy tą energię po nabożeństwie, wymienione te baterie, po prostu pełni energii do życia, ruszamy do przodu, ale zatrzymujemy się na pierwszej przeszkodzie i cały ten nasz zapał, entuzjazm, który był, rozpływa się, znika. I znowu wtedy potrzebujemy naładować te baterie, znowu potrzebujemy jakiegoś impulsu, próbujemy jeszcze raz. Tacy pewni, że to się uda i po prostu w tych pierwszych chwilach, kiedy ten pociąg rusza, wydaje się, że to tym razem się uda. Ale za chwilę znowu jest problem. I tak cały czas, i cały czas, i cały czas. I to oznacza poważny problem. To już nie jest wtedy to, że te kółeczka może są brudne, ten pociąg może by jechał wolniej, ten pociąg może by się zatrzymał przy poważnych przeszkodach, ale kiedy te kółka oczyścisz, od czasu do czasu trzeba to robić. Od czasu do czasu musimy nasze życie, musimy pewne sprawy uregulować jakieś, musimy się oczyścić, musimy wybaczyć, musimy przeprosić Boga, musimy komuś wybaczyć i tak dalej. Wiele rzeczy musimy zrobić. Ale kiedy się oczyścimy, to po prostu możemy sunąć dalej w tej trasie. Nie zatrzymujemy się, kiedy jest jakaś górka, kiedy te trasy, kiedy to układamy z tych torów, one tam mają rampy, tunele i różne takie ciekawe rzeczy. I kiedy to wszystko działa, no to ten pociąg jest w stanie wyjechać na tą wysoką rampę. Ale kiedy te koła są brudne, to on tam nie wyjedzie. A kiedy tam jest coś, jakiś poważniejszy problem, to on nie jest w stanie nawet po płaskim jechać. Jedyne, co on jest w stanie zrobić, ten pociąg, kiedy go wziąłem, to jedyne, dokąd by umiał jechać, to umiałby jechać w dół. Wiecie? Wtedy, kiedy nie byłoby oporu, wtedy, kiedy coś by go pchało w dół. To jest jedyna trasa, którą ten pociąg był w stanie zrobić. Ale my chcemy jechać do góry. Wiesz, że to jest pragnieniem każdego chrześcijanina. Po prostu, abyśmy jechali do góry. Abyśmy jechali z tą zaplanowaną trasą. I wiecie co? Wziąłem śrubokręt, rozkręciłem to wszystko. Jak się... Tam był tam silniczek, trybiki te wszystkie w środku. I kiedy kręciłem tym silniczkiem, to w pewnym momencie był taki minimalny opór. Naprawdę delikatny, ledwie wyczuwalny. Kręciłem to i było takie klik,
kręciłem to, w palcach byłem w stanie bez problemu tym silnikiem zakręcić. On się nie blokował. Miałem wystarczająco dużo siły, żeby to się przekręciło, ale było możliwe do wyczucia jakąś taką skazę gdzieś, że coś było gdzieś nie tak. I zacząłem tam kręcić, zobaczyłem taką małą plamkę brudu. Wyglądało to jak plamka brudu, naprawdę wyglądało to jak kawałek smaru dosłownie, może jakiegoś tam, no brudu po prostu, gdzieś w tych trybikach. Ale wziąłem pensetę, wyciągnąłem to, okazało się, że to było małe ziarenko. Małe ziarenko w tych trybikach. Ono pozwalało tym trybikom się kręcić, ale powodowało tak duży opór, że to się zatrzymywało w tym miejscu. I tej energii było niewystarczająco dużo, żeby zakręcić tymi kołami skutecznie. Tej energii nie było na tyle dużo, żeby to przezwyciężyć. Tam to ziarenko po prostu z tych trybików musiało zostać wyciągnięte, żeby ten pociąg mógł jechać dalej. Czasami jest coś w naszym życiu, coś takiego poważnego, albo wręcz błahego z naszego punktu widzenia, albo z punktu widzenia kogoś innego, błahego, ale na tyle istotne, że nie pozwala nam po prostu jechać do przodu. Że kiedy my mamy tą energię, kiedy mamy ten zapał i chcemy coś zrobić, to po prostu to się nie udaje. Zatrzymujemy się na pierwszej przeszkodzie. Zatrzymujemy się po kilku krokach, przy każdej trudności, która się pojawia. Po prostu się zatrzymujemy i z powrotem trafiamy do tego samego stanu. To jest poważna sprawa. I potrzebujemy Ducha Świętego, aby naprawiał te błahe sprawy w naszym życiu. Te, których nie chcemy załatwić, bo ich nie widać. Wiecie, te kłaki na tych kołach, to było widać. Właściwie od razu, jeżeli się tylko ten pociąg dał do góry nogami, do góry gołami właściwie. Ten brud od razu tam było widać. To nie trzeba było jakoś strasznie szukać, gdzie jest problem. Ale czasami coś gdzieś głęboko, może coś skrywamy, może czegoś nam brakuje. Czytaliśmy, że kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. I wiecie co, kiedy to ziarenko wyciągnąłem z tych trybików, to malutkie ziarenko, skręciłem wszystko razem, te kółka były wyczyszczone, ten pociąg miał nowe baterie. Kiedy go skręciłem, nacisnąłem przycisk, to ten pociąg co zrobił? Co zrobił? Co zrobił ten pociąg? Zrobił ciuch, ciuch. Zaświecił tymi światełkami. Te kółka zaczęły jechać do przodu. I on był w stanie jechać po tej trasie. Można się było ten mały konstruktor i ten duży konstruktor mógł się na nowo cieszyć tym, że ten pociąg jeździ po tej trasie. I wiecie, i wierzę, że tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedy to ziarenko gdzieś tam, które jest głęboko, zostanie wyciągnięte, zostanie usunięte z naszego życia, usunięte z naszych myśli, to tamten konstruktor na górze, to on się cieszy. Nie tylko on, ale wszyscy aniołowie wierzą, że się cieszą, że po prostu ta sprawa została uregulowana i ten pociąg może jechać. Wiecie, w tym prawdziwym pociągu jest maszynista i ten maszynista tak naprawdę wydaje, przynajmniej takie mam wrażenie, on tam nie robi wiele. On siedzi w pociągu, wiecie, on nie może skręcić i powiedzieć, o dobra, zjeżdżam sobie tutaj do sklepu, zjeżdżam sobie tam, nie wiem, na kawę, albo teraz jadę tędy. On tego nie może zrobić. Ktoś zaplanował. O tej godzinie jest wyjazd, o tej godzinie pociąg ma być na stacji. Po drodze są przystanki, na tych przystankach masz być o tej godzinie. To jest zaplanowane. Ten maszynista ma tylko wejść do pociągu, uruchomić go w odpowiednim momencie i on ma teraz jedno ważne zadanie. Patrzeć, czy wszystko jest w porządku. I po prostu ten pociąg ma jechać. I ten maszynista ma jakiś taki przycisk i dosłownie co kilka sekund on musi na ten przycisk nacisnąć. Kiedy on coś rozmawia, widziałem taki urywek jakiegoś chyba wywiadu, to było z maszynistą. I ten wywiad był prowadzony z tym maszynistą, kiedy on jechał tym pociągiem, to był jakiś towarowy pociąg. I ten maszynista podczas tej rozmowy co chwilę musiał tak robić.
Minęło dosłownie kilka sekund, nie wiem, 3, 10 sekund, nie wiem, ile miał czas. I on musiał nacisnąć ten przycisk. Po prostu on tam musiała być pewność, że ten maszynista jest świadom, jest trzeźwy, nie śpi, ale jest czujny. I my po prostu co jakiś czas musimy nacisnąć ten przycisk, żeby udowodnić, że jesteśmy po prostu czujnymi. Musimy być cały czas czujni. Po prostu cały czas obserwować tą trasę. Czy nie ma jakiejś przeszkody na trasie i pociąg musi się zatrzymać. Ta przeszkoda może musi zostać usunięta. Wiecie, w tym pociągu może być przewożony cenny ładunek. Ja wierzę, że w tym naszym pociągu jest przewożony cenny ładunek. Tam jest nasza dusza. I ona ma zaplanowany termin do dostawy. I tam mamy zdążyć na czas. Te przystanki po kolei musimy wszystkie zaliczyć, musimy wszystkie przejechać i dojechać. Według tego, jak ten rozkład jazdy został dla nas zaplanowany. Wiecie, może to jest pociąg, w którym jest po prostu pasażerski pociąg, kiedy ten mechanik, ten maszynista tam jest, na jego po prostu rękach, czy na nim spoczywa być może życie tamtych pasażerów. Wiecie, my przewozimy tę najcenniejszą rzecz, naszą duszę, tak? Ona jest nam włożona przed założeniem świata. Mamy to żywe słowo w nas i być może to żywe słowo musi być komuś zawiezione. Być może ono musi być komuś przekazane. Być może musimy po prostu dowieść komuś to słowo, żeby kolejny pociąg mógł ruszyć. Wiecie, kiedy my się spóźniamy, kiedy ten maszynista przyśnie, ten pociąg się, i nie naciśnie tego przycisku, ten pociąg się zatrzyma. Ten pociąg będzie miał opóźnienie. Kiedy tam ten maszynista, tam będzie jakaś nieusunięta przeszkoda na tej trasie, ten pociąg będzie się musiał zatrzymać, tam będzie opóźnienie. Musimy kontrolować, musimy sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Wiecie, co się dzieje, kiedy zatrzymuje się jeden pociąg na trasie? To nie tylko ten jeden pociąg się spóźnia, ale spóźnia się każdy kolejny, który ma jechać tą samą trasą. Ten rozkład jazdy to nie jest rozkład jednego pociągu. To jest rozkład po prostu wszystkich pociągów w całym kraju, czy może nawet i na świecie. Po prostu kiedy jeden pociąg się spóźni albo zatrzyma się gdzieś na torach, to może spowodować, że inne pociągi też się będą musiały spóźnić. One też się spóźnią. One będą musiały czekać, aż ten pociąg opuści tor, dojedzie do trasy końcowej, żeby one mogły wykonać swój ruch. I kiedy my nie kontrolujemy swojego życia, kiedy my gdzieś zawodzimy, kiedy my mamy to ziarenko w trybikach i możemy jechać tylko w dół, albo kiedy te baterie po prostu się wyczerpały, kiedy te koła są brudne i jedziemy zbyt wolno niż powinniśmy, to może nie tylko spowodować to, że my się spóźniamy, ale to też może spowodować to, że inne pociągi stoją w miejscu i po prostu czekają na nas. Wiecie, czekamy jedni na drugich, po prostu na tą ostatnią osobę, która wejdzie i być może nawet nie dotrwamy do końca nabożeństwa. Bo to właśnie jeden ostatni pociąg, na który czekamy, może właśnie dojedzie na miejsce w międzyczasie. Oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Wiecie, trochę jakby zmieniając z pociągów na rolnictwo, ale to się spotka za chwilę. Znamy tą historię o pszenicy i konkolu, kiedy ten zły wysiał konkol między dobrym ziarnem. Wiecie, tam biblijni badacze i tak dalej uważają, czy
twierdzą, że to jest właśnie ta życica, która jest bardzo podobna do tej pszenicy. I wiecie, to jest o tyle ciekawe, że kiedy ma się ziarno pszenicy i ziarno tego biblijnego konkolu, to one są nie do odróżnienia praktycznie. W tamtych czasach, czy być może nawet w tym momencie, po prostu człowiek nie jest w stanie odróżnić, czyje to jest nasienie. Mamy je oba, po prostu na dłoni i tego nie widać. Jedyne, co można zrobić, żeby rozpoznać, czy to, jakim to jest nasieniem, to jest je zasadzić. Ona zaczyna rosnąć, na początku też nie widać różnicy. Zaczyna wzrastać jeszcze więcej, zaczynają się formować te charakterystyczne cechy. Jedno ziarno przylega w ten sposób do tego kłosu, drugie w przeciwnym kierunku i tam zaczyna już być pewne niuanse, które można zauważyć, że jedno to nie jest tym samym, co drugim. Ale wiecie, co jest istotne? Że gdzieś tam badali te nasiona, jakieś takie, znaleźli stare po prostu spichlerze i tak dalej i tam było właśnie wymieszane ziarno pszenicy i tego konkolu. I okazuje się, że na ziarnach tego konkolu rośnie pewien specyficzny grzyb. Właśnie tylko praktycznie na tej roślinie, po prostu na pszenicy on nie rośnie, o tak. Rośnie na tym konkolu. I wiecie, co ten grzyb powoduje? On powoduje głowę, bóle głowy, ślepotę, a dawka 0,4 grama zawartej w nim temuliny jest dla człowieka śmiertelna. Więc jest pewna rzecz, która wygląda dobrze. W naszych oczach ona może wyglądać dobrze, ale ona jest śmiertelna. Jej nazwa łacińska oznacza pijany. Bo ta po prostu po zjedzeniu tego złego ziarna człowiek w ten sposób się zachowywał. Człowiek nie był świadom tego, co robi. Człowiek nie był świadom tego, jak się zachowuje i końcowym efektem mogła być nawet śmierć. Wiecie, każde nasienie wydaje według swego rodzaju. Tamten konkol urodził konkol, ale on niósł ze sobą śmierć. I teraz pytanie do nas. Dlaczego jemy trujące rzeczy? Albo czy jemy trujące rzeczy? Wiecie, miałem szkółkę niedzielną, właśnie mówiłem o konkolu i pszenicy. Dzieci są szczere. No i dzieci się przyznały, że jedno z nich, jak było dzieckiem, wiecie, to jest zabawne, jak się to usłyszy, ale to jest i przerażające, wziął to tabletkę od zmywarki. Wiecie, po prostu tragedia. Dziecko pomyliło to z cukierkiem. Czy tak nie jest... Wiecie, to jest dziecko, prawda? Ono nie rozróżnia tych rzeczy. Tam musi być ojciec cały czas przy nim, matka cały czas przy nim, pilnować. Kiedy ono jest małe, każde z naszych dzieci robi po prostu straszne głupoty i ojciec tam musi być. Ale w pewnym momencie stajemy się na tyle dorośli, że już nie jemy tabletek od zmywarki. Potrafimy rozróżnić, że może to wygląda ładnie, ono tam często ma jakieś takie fajne, szeleszczące opakowanie, no jak cukierek, składa się z kilku warstw, niebieska, biała, no po prostu coś pysznego, miętowy być może. No nie, to jest trujące. Kiedy to zjesz, wylądujesz w szpitalu. A może nawet skończycie śmiercią. To nie jest cukierek. Ale do tego trzeba mądrości. I wierzę, że tą mądrość my zdobywamy, jadąc po tej trasie. I wiecie, ten maszynista, kiedy on tam jedzie, on musi właściwie oceniać. Może na tej trasie leżą liście. To są liście, to nie jest przeszkoda. Po prostu jadę dalej, to mnie nie zatrzyma. Ale kiedy tam jest coś poważnego, kiedy tam jest jakaś zaspa śnieżna, której pociąg nie jest w stanie przejechać, to trzeba się zatrzymać, trzeba to usunąć. Po prostu. Pytanie, czy my po prostu jemy te właściwe rzeczy? Kiedy jesteśmy dziećmi, to może te nasze cukierki są inne. Wiecie, tutaj są tabliczki poprzypinane. Wiele z nich są, może nas nie dotyczy, dotyczy bardziej tych młodszych rzeczy, tych młodszych dzieci albo młodzieży. A może i nas też dotyczy. Ale kiedy jesteśmy religijni, kiedy jesteśmy już tacy, wiecie, stajemy za kazalnicą może, albo mamy jakąś ważną funkcję w zborze, czy cokolwiek,
Albo po prostu jesteśmy co niedzielę w zborze, porządna rodzina, a prowadzimy jakieś wojny religijne, albo tego typu rzeczy, wiecie, przesadna religijność, która może prowadzić do jakichś walk na słowo i cytaty. Po co to jest? Czy to jest po to, żeby komuś coś udowodnić? Czy to jest po to, żeby głosić słowo? Zastanówmy się, czy to nie jest czasem takim cukierkiem po prostu dorosłego człowieka? Tą tabletką do zmywarki dorosłego człowieka? Czy może pycha, kiedy możemy powiedzieć, że jestem 20 lat w poselstwie, czy jestem 10 lat w poselstwie, ilekolwiek jestem lat w poselstwie? Ale wiecie, to są rzeczy, które może przypisujemy innym, ale czy czasem nie powinniśmy czasem przypisać sobie, każdemu z nas? Czy jakaś wyniosłość, że tamten to taki chrześcijanin, z nim nawet nie warto przebywać? Czy idziemy mu z pomocą, kiedy on tego potrzebuje? Czy może naszym cukierkiem jest złe wartościowanie? Wiecie, Bóg powiedział, że będziemy w pocie czoła po prostu pracować. No to pracuję. Nie mogę pójść do zboru, bo pracuję. Nie mogę zrobić tego, bo pracuję. Nie, bo Bóg mi powiedział, że mam pracować, prawda? W pocie czoła. No ale coś tu jest nie tak z wartościowaniem. Albo może opieka nad dziećmi zaczynam przysłaniać po prostu to, co powinno być na pierwszym miejscu. No bo mamy obowiązek się troszczyć, znaczy dzieci, oczywiście, że mamy. Jasne, że tak, ja też. Ale wartościowanie jest takie, że Bóg ma być na pierwszym miejscu. Oczywiście, wiecie, ufam, że rozumiecie, co chcę powiedzieć. Po prostu też to po prostu ma swoje miejsce. Właśnie, to wszystko ma swoje miejsce. Opieka nad dziećmi, praca, utrzymywanie rodziny, to ma swoje miejsce. Funkcja w zborze, czy jakaś coś, co robimy w zborze, to jest bardzo dobra sprawa. No przecież tu są Boże dzieci w zborze i troszczymy się o to wszystko, żeby to działało, żeby były miękkie ławki, żeby było wysprzątane, żeby to było, można było zaśpiewać. Ale zbór też nie jest Bogiem, prawda? Chodzi mi tylko o to, żebyśmy się czasami zastanowili, czy wartościowanie w naszym życiu jest poprawne. Czy czasem gdzieś nie robimy tego samego, co te małe dzieci, tylko w trochę bardziej dorosłej formie. Wiecie, brudzimy się między tym światem. Czasem musimy wyczyścić te kółka w pociągu, oczyścić nasze lampy, aby to światło mogło po prostu świecić. Abyśmy mogli zbliżać się do tej nagrody w górze. Ale kiedy widzimy niebezpieczeństwo, musimy być czujni, bo ten pociąg mógłby się wykoleić nawet. To byłaby prawdziwa tragedia, której byśmy nie chcieli. Dlatego bądźmy czujni, tak jak ten maszynista, cały czas. Sprawdzajmy nasze życie. Sprawdzajmy, czy ta trasa jest w porządku. Sprawdzajmy, czy na tych wskaźnikach, wiecie, tam w tej kabinie tego maszynisty, tam jest cały po prostu ogrom tych wszystkich wskaźników, sprzętu, który tam coś pokazuje, różne rzeczy. Nie wiem, na ilu on, ten maszynista, ile z nich potrzebuje, na ile z nich potrzebuje patrzeć, ale na pewno są tam cenne informacje, które mogą go zalarmować, że coś jest nie tak. Może, wiecie, ciśnienie spada i nie będzie hamulców. Ten pociąg nie będzie w stanie zwolnić przy jakimś zakręcie, albo zaczyna brakować tej energii, ten pociąg nie będzie w stanie dojechać do celu. Ten maszynista musi wszystko obserwować i być cały czas czujny przez ten cały czas. Ale jeśli pozwolimy temu trującemu ziarenku w naszym życiu rosnąć, ono wyda owoc. Kiedy my przegapimy i zgubimy tą czujność gdzieś w międzyczasie, przegapimy, że tam jest to ziarenko w tych trybikach, że tam jest to ziarno, które tego konkolu, które wygląda może na początku niewinnie, wygląda tak jak pszenica, ale kiedy ono dorośnie, kiedy ono wyda swój owoc, ten owoc może się okazać trujący. Lepiej wcześniej się o tym dowiedzieć, lepiej wcześniej się zorientować niż później. Dlatego sprawdzajmy nasze życie, abyśmy ten ładunek, po prostu te nasze dusze,
dowieźli na czas, który jest zaplanowany. Na czas, kiedy ten transport ma dojechać. Amen. Powstańmy. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Takiego usposobienia bądźmy jedni względem drugich. I sprawdzajmy nasze życie. Sprawdzajmy, czy tam nic się nie dotknie. Nic, nie ma niczego niewłaściwego. Pozwólmy Duchowi Świętemu płynąć, aby wszystko On oczyszczał w naszym życiu. Aby On nas o wszystkim alarmował. Aby On nas po prostu trzymał w swoim ręku i pozwolił dojechać do celu. Amen. Abyśmy mieli dostatecznie tej mądrości. Abyśmy mieli dostatecznie tej wiary, po prostu aby wierzyć Jemu. Abyśmy mieli dostatecznie tego poznania, aby rozróżnić tabletkę od zmywarki od cukierka. Abyśmy mieli tej wytrwałości, aby w całej tej trasie dojechać. Abyśmy mieli dostatecznej pobożności, braterskiej miłości jednym względem drugich. Cnoty, tej duchowej mocy, kiedy jej potrzebujemy, wszystkich tych elementów, które są i miłości Jego, to spowoduje, że będziemy mogli przejechać tą trasę. Amen. Skłonimy nasze głowy. Panie nasz Boże drogi, dziękujemy Tobie za to, co Ty nam dajesz, za to, że nas prowadzisz, za to, że dodajesz nam sił i przeprowadzasz nas w tych wszystkich trudnościach, w tych trasach. Pozwól nam, Panie Jezu, być czujnymi. Dodaj nam tych sił, abyśmy mieli tą czujność, Panie Jezu. Każdą niewłaściwą rzecz mogli usunąć z naszego życia. Każdy może to ziarenko z tych trybików wyciągnąć, jeżeli coś tam zalega. Aby ten transport, Panie Jezu, aby on mógł jechać dalej. Abyś Ty, Panie Jezu, trzymał na swoim ręku. I abyśmy nie byli po prostu tymi spóźnialskimi. Boże drogi, to pomóż nam w tym, o Panie Jezu, i wybacz, cokolwiek jest niewłaściwego. Wybacz, jeśli ja odpowiedziałem coś niewłaściwego. Panie Jezu, pobłogosław dalszą tą chwilę. Bądź z nami, potrzebujemy Ciebie. Pragniemy Ciebie uwielbiać i wywyższać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pieśń, niech obecność Twa wypełnia nasze domy, tylko Ty wszelkiej chwały jesteś godny. Halleluja. Będę ja i mój dom Panu służył wciąż. Z F-dur 581. F-dur.
łaskę, którą nam okazujesz w naszym życiu, Ojcze. Niech Twoja obecność wypełnia nas, Panie. Niech Twoja obecność wypełnia nasze domy, Ojcze. I niech byś przyjmował chwałę, cześć i uwielbienie z naszego życia, Ojcze. Chcemy wieść poświęcone życie, skoncentrowane na Tobie, Panie. Skłaniać się zawsze przed Tobą i Twoim słowem, Panie. Iść ramię w ramię, Panie. Modlić się, Ojcze. Szukać Twojego oblicza. Stać na Twoim słowie, Ojcze. O Boże, kiedy sztorm, Panie, kiedy sztorm, Ojcze Wszechmogący, jest na zewnątrz tej łodzi, Ojcze. O Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszą opoką i osłoną, Panie. Jako matki, jako ojcowie, jako siostry, jako bracia, jako wierzący, Ojcze. Chcemy się wspierać nawzajem, Ojcze, i kroczyć do przodu, Ojcze, w oparciu o Twoją miłość, Bożą miłość, Panie. Pobłogosław każdego brata i siostrę. Pobłogosław nasze rozejście, Panie. Pobłogosław małe dzieci, Ojcze, starsze dzieci, każdego, Ojcze. Niech byś działał w sercach, Panie. Ojcze, niechby ktoś mógł przeżyć taką przemianę, Panie, jak ten marnotrawny syn, Ojcze, z tego stanu, Boże, złego stanu, Ojcze, do tego błogosławionego stanu, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że wielu z nas przeszło tą transformację, Ojcze, kiedy karmiliśmy się rzeczami tego świata, Panie, próbowaliśmy zaspokoić to wieczne pragnienie, Ojcze, jakąś namiastką, Panie, czymś złym, Ojcze. O Boże Wszechmogący, ale dziękujemy Ci za to, że utorowałeś nam drogę do domu, Panie. O Boże, do miejsca, z którego wyszliśmy, Ojcze. Dziękuję Ci za to z głębi mojego serca. W imię Pana Jezusa Chrystusa pobłogosław nasze rozejście, każdego brata, siostry, każdego, kto nas słucha, będzie słuchał, i przyjmij z naszych serc uwielbienie i chwały za wszystko. Amen. Możecie usiąść. Taką pieśń chciałbym zaśpiewać na zakończenie. Jest jeden lekarz, co żyje wciąż. Znamy ją, nie, Łukasz? On wie, wielką moc w sobie ma. Halleluja. Bracie i siostro, co za lekarz? Do niego ze wszystkim zawsze dąż, ratunek Tobie on da. Co za sytuacja, kiedy ten syn po prostu podszedł do tych rodziców, powiedział, ja sobie idę. Wy sobie tu róbcie, gospodarzcie, róbcie co chcecie, ale ja chcę moją część, mój dział, ja idę. Ja idę. Wiecie, ani perswazji, ani prośby, ani groźby, nic nie działało. Po prostu odwrócił się i poszedł. Bracie i siostro, był tylko jeden, który mógł uzdrowić tą sytuację. Jest tylko jeden, który może uzdrowić sytuację w Twoim, w moim domu, a to jest lekarz, Pan Jezus Chrystus. Czy znasz doktora Jezusa? Halleluja. Czyś słyszał o Jego mocy? Spróbujmy zaśpiewać tę pieśń. Jest jeden lekarz, co żyje.
Rodzice, możecie podejść, możecie wychodzić w tej pieśni. Jest jeden.